Nazywam się Barbara Gregotowicz, jestem z Podlasia. Takim moim największym utrapieniem to właśnie jest brak fajnego uśmiechu, bo nie mogę fajnie się uśmiechać, jak mam świadomość, że moje zęby no nie są takie, jak powinny być i są duże braki i coraz bardziej mi to przeszkadza. I no może wcześniej trochę może zaniedbałam, że powinnam to już dużo wcześniej zrobić. No a teraz już to się tak nam pogłębiło się, że ząbki zaczęły się obruszać. Oglądałam jakiś czas temu w Pytaniu na śniadanie właśnie taką panią. No i mówię, jejciu, bo jednak te takie ruchome jakieś protezy są bardzo uciążliwe. Więc to takie było moje marzenie, żeby ojej, to takie właśnie takie jak prawie jak swoje ząbki się ma. Pracuję do tej pory. Uwielbiam tą pracę i uwielbiam tych ludzi, z którymi pracuję. To jest najważniejsze dla mnie, bo w 2009 roku zmarł nagle mój mąż na zawał. W 2009 roku też również wyemigrowała moja córka. I ta praca to tak jakby dla mnie była taka, i do tej pory jest taką terapią, że tam jestem wśród takich fajnych ludzi, młodych ludzi i tam po prostu uwielbiam tą pracę i tych ludzi uwielbiam tak samo, bardziej chyba niż pracę. Mam nadzieję, że po zabiegu to będę tak miała, tak jakbym miała już swoje ząbki fajnie i uśmiech, wtedy będę mogła się uśmiechać, a lubię się uśmiechać. Dzień dobry Pani Basiu. Dzień dobry Pani doktor. Jest Pani gotowa, żeby w końcu pozbyć się tych protez? Tak, dokładnie. Dzisiaj to jest ten dzień właśnie, żeby już raz na zawsze się pozbyć mojego największego problemu z ząbkami. No to cudownie, czyli jesteśmy gotowe na wymarzony uśmiech i zmianę całego życia, tak? Dokładnie tak. Pani Basieńko, zapraszam Panią serdecznie, chodźmy. Dziękuję, idziemy. Chciałam Pani pokazać obecną sytuację, którą ma Pani w jamie ustnej. Czyli bardzo duże stany zapalne, które niestety doprowadziły do destrukcji kości. Także, jak sama Pani wcześniej powiedziała, to jest ostatni dzwonek, żeby wprowadzić u Pani implanty. Dzisiaj wyjdzie Pani z kliniki z takimi pięknymi zębami, bez sztucznych dziąseł. Właśnie, o to mi chodziło. To cudownie. Pani Basieńko, chwila prawdy, oto Pani nowe zęby. Ojej, cudownie, Pani doktor, dziękuję. Właśnie o takie ząbki mi chodziło, marzyłam o takich. Piękne? Dziękuję. No to szeroki uśmiech, Pani Basiu, pięknie, pięknie, wspaniale. Proszę Państwa, czas na cykl Zmieniamy ludziom uśmiechy, a przy okazji życie. W studiu Barbara Gregotowicz, bohaterka naszego reportażu, już teraz z nami na żywo. Klinika dr Sobczak to jest jej pacjentka. I pani dr Barbara Sobczak, implantolog właśnie z tejże kliniki. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dobry, witamy serdecznie. Znowu powód do uśmiechu. Jednej pani Barbara, pani u nas. Jak się pani czuje z nowym uśmiechem? No czuję się wyśmienicie. Po tym zabiegu naprawy moich ząbków czuję się wyśmienicie. Po prostu życie nabrało innego wymiaru. Jestem szczęśliwa, radosna i bardziej otwarta. I zniknął mój stres i w ogóle mój problem wielki. Widać to w oczach. Nawet. Tak jest. No w uśmiechu też. W uśmiechu też, w głosie też. Moja córka, która mieszka w Australii, ostatnio powiedziała, mamo, wyczuwam radość w twoim głosie. Aha. Bo ona zawsze, jak coś jest nie tak, to zawsze już wyczuwa po głosie, że jest coś nie tak. A no pewnie, córka wie najlepiej. Córka wie najlepiej, dokładnie. Ale widzi pani, jak taka zmiana wpływa nie tylko na człowieka, samego człowieka, ale i na świat wokół niego. No dokładnie. Pani teraz pewnie mogłaby dużo nam o tym opowiedzieć. No mogłabym mówić bez końca, ale dzięki właśnie doktor Barbarze Sobczak, moje życie nabiera innego wymiaru i mam nadzieję, że to jeszcze dopiero jest półmetek, pani, ale już znam drogę i będzie wszystko dobrze. Pani doktor, jak przebiegał proces przemiany pani Basi uśmiechu? To cudownie, bo pani Basia jest bardzo pozytywną osobą, ale jako przypadek medyczny to miałyśmy tutaj troszeczkę pracy, dlatego że tak jak widzicie państwo na zdjęciach, stany zapalne były ogromne.
Ilość kości, która została, w którą można by było wprowadzić u pani Basi implanty, już była bardzo, bardzo nieduża. Bardzo nieduża, ale postanowiliśmy jako zespół podjąć się wyzwania i zoperować panią Basię. Najpierw zaprojektowaliśmy taki właśnie piękny uśmiech, jak widać cyfrowo na komputerze. Później ja też na komputerze wprowadziłam 6 implantów i wiedziałam, że jest to możliwe i wykonalne, bo dzięki temu możemy wykorzystać tą kość, która nam zostaje, jak najlepiej i jednak podjąć wyzwanie. A potem czekał nas już tylko zabieg. Przed nami jeszcze dół, bo jesteśmy, tak pani Basia mówi, półmetek, bo jesteśmy na takim półmetku, bo jeszcze czeka nas dół do zoperowania, bo niestety taka już, jak to pacjenci potocznie mówią, bardzo zaawansowana parodontoza jest bardzo, powiedzmy, wredną chorobą, która niestety sprawia, że człowiek i gorzej się czuje, i przed nią nie ma już ucieczki, zęby zaczynają się ruszać, wypadają, dochodzi do zaniku kości. Ale u pani Basi zdecydowanie trudniejsza i bardziej zaawansowana była sytuacja na górze. Także już górę mamy piękną, się możemy uśmiechać, już nic nam się nie rusza, już możemy żyć cudownie. Tak. Pani doktor, dwa słowa o precyzji leczenia dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych. Jak jedno wpływa na drugie? Wpływa znakomicie, dlatego że dzięki użyciu skanerów wewnątrzustnych, które nam odwzorowują, pokazują 3D, jaka jest sytuacja w ustach pacjenta, i nałożeniu na to obrazów z tomografii komputerowej, mamy obraz nie tylko kości, ale też mamy obraz tkanek miękkich. I dzięki temu ja mogę zaprojektować bardzo precyzyjny szablon chirurgiczny, przez który wprowadzam implanty dokładnie w te miejsca, które zostały zaprojektowane, i dokładnie w te, gdzie, szczególnie w takich sytuacjach naprawdę bardzo, bardzo trudnych i takich wyzwaniach, gdzie zostało nam jeszcze troszeczkę kości, i później możemy dzięki wprowadzeniu precyzyjnemu implantów też zrobić takie piękne zęby od razu. Gdyby nie ta technologia, być może ryzyko nieprzyjęcia się implantów mogłoby być większe. To ona pozwala na tę precyzję, która daje gwarancję, że pani Basia ma piękne zęby bez wielkiego cierpienia? Myślę, że możemy zaryzykować i tak powiedzieć, dlatego że pozwala mi to na spojrzenie w głąb pacjenta bez patrzenia w głąb pacjenta. Aha. Czyli faktycznie zwiększa precyzję i zwiększa możliwość właśnie wykorzystania warunków pacjenta, przez co możemy stwierdzić, że zmniejsza też ryzyko niepowodzenia takiego leczenia, jak najbardziej. Pomimo tego, że jest to bardzo zaawansowany zabieg i ogromna technologia, która za tym stoi, to trwał on chyba ekspresowo, prawda? No, to było właśnie najważniejsze takie, że to w jeden, w kilka godzin dokładnie. Cichnąłem na znak, że to prawda, co pani mówi. Tak, to w kilka godzin po prostu to się działo, no tak. Czyli opuściła pani dom z rana z jeszcze starym uśmiechem, ze starym uzębieniem, a wróciła pani nowonarodzona, można powiedzieć. Dokładnie, już z tymi pięknymi ząbkami. Pierwsza osoba z pani kręgu, znajomych, przyjaciół, rodziny, która zobaczyła panią z nowymi zębami, to był kto? No to chyba byli ludzie w pracy, bo ja mieszkam sama, bo jestem w domu, i na następny dzień po prostu poszłam do pracy. I co powiedzieli? Co się działo? No i koleżanki mówią: Barbara, no po prostu. Rozkwitłaś. No oni troszeczkę znali mój problem, to więc już, no to było już nie do ukrycia, takie było trochę żenujące i mnie to bardzo stresowało. Ale jak przekroczyłam, w ogóle dowiedziałam się o tym programie z Pytania na Śniadanie oczywiście. I jak zadzwoniłam, od razu mówiłam wizytę w klinice w Babicach. Jak weszłam tam do tej kliniki, to od razu poczułam, że tu ludzie są nastawieni tylko tak, jak najważniejsza jestem i mój problem jest tutaj najważniejszy. Że... A to istotne, przyzna pani. Dokładnie, problem. I minął stres, bo po prostu są przemili, cała załoga i z panią doktor na czele, to są przecudowni ludzie. Ja tam byłam tak zaopiekowana, że z takim wielkim takim stresem, że nadą zaszłam. No i super. I córka pani ma rację, widać w oczach, oczywiście uśmiech na twarzy również jest. To wszystko dzięki pani doktor, więc dziękuję pięknie wszystkim dziękuję pracownikom, pani doktor, i wszystkim współpracownikom, to pani są Basiu. Cudowni. Ludzie. Pani Basiu, włos blond jest, piękne zęby są, jeszcze tylko deska surfingowa potrzebna. Już jest pani gotowa na Australię i wyjazd do córki. W Australii już byłam 6 razy, więc tam byłam Ale z nowym uśmiechem? Z nowym uśmiechem. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to trzeba 7 raz. Ale w tej chwili jeszcze nie planuję, bo w tym roku przynajmniej, ale w tym roku planuję tylko wycieczki rowerowe po Polsce, bo Polska też jest cudowna. Zapewne, że tak.
pozycji roweru jest cudownie. Czekamy na zdjęcia. Fantastyczna, cudna gaduła mogła nie mieć takiego pięknego właśnie uśmiechu. Właśnie to był tak naprawdę argument przekonujący. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja jeszcze raz dziękuję pani doktor. Dzięki pani doktor jestem na nowo, po prostu na nowo się urodziłam. I tak by to, proszę państwa, mogło trwać i trwać. Panie chyba jeszcze u nas do naszego baru, naszej Edyty pójdą na pyszną kawę. Zapraszamy. Albo do naszej kuchni.